Jesteśmy apolityczni. Jesteśmy przeciwko partyjniactwu. Jesteśmy przeciw szufladkowaniu ludzi według środowisk, z których pochodzą. I o Trybunale. Wierzymy, że Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów, którzy są niezawiśli i są godni zaufania. Bez względu na to, która partia ich wybrała. Ponieważ my oceniamy ludzi najpierw jako człowieka, jako ludzi, a nie jako złodziei, a nie jako zdrajców, komunistów, czy jakichś partyniaków. Nie oceniamy ich nikogo z góry. Dajemy wszystkim kredyt zaufania. Tak powinniśmy działać. Drodzy przyjaciele Scott, genueńska sekcja Europejskiego Ruchu Federalistycznego postanowiła zainicjować manifestację na rzecz wolności w Polsce i przeciw autorytarnym dążeniom polskiego rządu przewidzianą na 9 lutego. Wybór tej daty nie jest przypadkowy, bo przypada w miesiąc po waszej manifestacji w obronie mediów i na 10 dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej, podczas którego może okazać się niezbędne, jasne i wyraźne stanowisko Europy. Jeśli chodzi o Genuę, manifestacja zostanie zorganizowana przed Konsulatem Honorowym Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w najbliższych dniach sekcja genueńska wyśle zaproszenie do innych sekcji lokalnych, aby przeprowadziły analogiczne manifestacje, począwszy od miast, gdzie znajdują się polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne. Hasłem protestów jako przypomnienie historii przyjaźni polsko-włoskiej będzie Per la nostra et la vostra libertà, czyli za wolność waszą i naszą. Dziękujemy! To jeszcze nie koniec. Włoscy federaliści podzielają waszą wizję Europy jako ostoi wolności i demokracji, co także pokazaliście wychodząc na ulice i place z flagami Unii Europejskiej. Jesteśmy z wami! Dziękujemy! 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 Razem z ulotkami, w których chcemy syntetycznie przekazać dramatyczną sytuację waszego kraju i niebezpieczeństwa, jakie mogą spotkać Europę, chcielibyśmy za waszą zgodą zgodnie rozdawać także manifest KOD, aby także we Włoszech pokazać działalność Solidarności XXI wieku. Francesco Ristori. A teraz, drodzy kochani, jeszcze jeden list z Węgier. Drodzy bracia i siostry, nie jesteście samotni. Sukces waszej walki o wolność i demokrację jest również ważny także dla nas. Wszyscy wiemy, co was i nas czeka, jeśli pozostanie na czele. Wierzymy, że idąc waszym przykładem, możemy oczyścić z autokracji nasz kraj. Dlatego stworzyliśmy stronę na Facebooku pod nazwą #dwabratanki, na której możemy poinformować naszych obywateli o polskich wydarzeniach i dzięki temu dać głębsze spojrzenie na rzeczywistość Viktora Orbana. Przyjmijcie ten list jako świadectwo żywej demokracji węgierskiej, jako przyjazne pozdrowienie od waszych braci, jako przysięgę na rzecz owocnej współpracy w przyszłości. Hasło: niech Warszawa będzie w Budapeszcie. Pomożemy! 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 Z wyrazami najgłębszego uznania i szacunku, Horwat Mark, Janszo Sombor, Marek Bertram. Drodzy kochani, nazywam się Igor Kujawski, jestem aktorem Teatru Polskiego. Tutaj padło wiele mądrych słów, ale
Chciałem w skrócie tylko powiedzieć, że nasi przyjaciele Węgrzy mają już demokrację fasadową. Część z nas żyła w demokracji socjalistycznej. Był taki dowcip, jaka jest różnica między demokracją a demokracją socjalistyczną. Taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Dziękuję bardzo. Pan mi już tutaj chciał zabrać mikrofon, ale jeszcze może jedno słowo. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę naszym przyjaciołom Węgrom, że Viktor Orban zmienił konstytucję tego kraju, mając większość konstytucyjną w parlamencie. Że Viktor Orban zmienił konstytucję z 1949 roku, z czasów stalinizmu. A my w tej chwili mamy konstytucję, której nie ma w rzeczywistości, nawet tej wirtualnej. Rząd nasz działa na podstawie konstytucji, której nie ma. Tylko Trybunał Konstytucyjny może nam ją przywrócić. Konstytucja nie może być tylko na papierze. Konstytucja! 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 Drodzy moi, na deskach Teatru Polskiego w trzeciej części Dziadów w scenie więziennej mówię taki tekst, którego nie mogę tu nie zacytować, bo od początku tego, co tutaj się dzieje, ten tekst chodzi mi po głowie. Powtórzę go wam. Przy okazji zapraszam na spektakl. Przyjdziemy. O wy, co tylko na świat idziecie z północą. Chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą. Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać, oszuka sam siebie.